Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na naszej kanapie gości osoba niezwykła. Osoba, która napisała właśnie tę książkę, Prawdziwe historie o sile człowieka. Zbiór krótkich opowiadań, mających na celu pokazanie historie autentyczne. Prawdziwych osób, osób, które spotkały niezwykłe sytuacje, które mogą spotkać każdego z nas. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Maria Andrychiewicz. Dzień dobry Państwu. Witam Cię. Jak długo pisałaś tę książkę? 30 lat się nosiłam z zamiarem napisania i wymyślałam sobie 100 powodów, że jej nie piszę, bo miałam ją pisać w różnych dziwnych miejscach, a napisałam ją w ciągu 2 miesięcy w końcu. Napisałam ją, napisaliśmy jakby ją, bo ja ją pisałam z pomocą góry, która mi jakby strumieniem słowa, które tam się składały na tą książkę, płynęły po prostu po 12 godzin. Pisałam jak oszalała w nocy, pisałam w dzień, malowałam, tam jest zdjęcie, pokażę Państwu. To jest książka, gdzie każde zdjęcie ma swoją historię. To zdjęcie książki, to zdjęcie drzewa na samym początku, to jest też drzewo, które mi się przyśniło w czasie, kiedy pisałam tą książkę, więc wstałam w nocy, chyba o 2 w nocy czy o 3, jak się obudziłam, narysowałam to drzewo, jak umiałam, zrobiłam zdjęcie i ono zaczęło świecić, bo to były kryształki, wszystko w amoku jakby i to zdjęcie też tu jest. Także to książka jest trochę inna, dlatego że była pisana w spokoju, to nie był chaos, to był spokój, ale wszystko, o czym chciałam napisać, co chciałam pokazać, żurawie na okładce, drzewo, które mi się przyśniło, zdjęcia, które tam są, to są też podarunki osób, które są tutaj bohaterami w tych książkach. No one mi te zdjęcia jakby podarowały, są tutaj przerobione te zdjęcia w formie grafik i to wszystko jest prezentem dla Państwa. Ale nie po to, żeby tutaj patrzeć, jaka jest forma graficzna tej książki, bo dla mnie ona jest przepiękna. Może to, tak subiektywnie to oceniam. Natomiast starałam się przekazać w tej książce coś dla ludzi, nie, tutaj się nie obawiam tego słowa użyć, dla pocieszenia w trudnych chwilach. Tak jak tutaj powiedział Maciej, że właściwie historie, które tu się zdarzyły, prawdziwe, wszystkim tym osobom, 59, o których są te opowiadania, każdemu się mogą z nas przydarzyć w każdej chwili. Tak jak opowiadanie pierwsze nieoczekiwane, to nam też nieoczekiwanie mogą się przydarzyć wszystkie sytuacje świata. To mamy teraz takie czasy, nie wiemy, co się zdarzy za 5 minut, co się zdarzy jutro, nie wiemy tego. Mamy być gotowi na nieoczekiwane. Gotowi w tym sensie nie, że się przygotowujemy technicznie, tylko jesteśmy gotowi duchowo na zmianę, na sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, ale one nas nie zaskoczą, dlatego że będziemy otwarci na cokolwiek by się zdarzyło i będziemy wierzyć w to, co mamy w sobie, czyli w własną siłę. Zainteresowała mnie pierwsza historia w tej książce. Chłopiec z Pokrzyw. To jest drugie opowiadanie. Drugie opowiadanie. Tak. Jest bardzo emocjonalne. Jest. Jest naprawdę mocne. Mocne. I to miał być też tytuł roboczy tej książki. Tak. Chłopiec z Pokrzyw jest mocnym opowiadaniem, rzeczywiście, wstrząsającym nawet. Jest o chłopcy z pieczy zastępczej, który był jak piesek wydawany z rodziny do rodziny, z rąk do rąk, tylko dlatego, że sprawia wrażenie agresywnego. Pod tą jego agresją coś się kryło. To, co się kryło, to był smutek. To był ból ogromny i cierpienie z powodu tego, co przeżył w dzieciństwie, w Pokrzywach właśnie. Nie będę opowiadała, co to było za zdarzenie. To było dziecko, które nie powinno przeżyć tego, co przeżyło w wieku 10 lat w Pokrzywach nagie. I zbite. I to, co się potem działo z jego życiem, to był ciąg, jakby można to określić, nieszczęść, prawda? I odrzucenia przez ludzi i przez świat. Ono sobie mówił odrzut. I też mówił o sobie, że on siebie nie kocha,
bo jeżeli jego nikt nie kocha, to i świat go nie kocha, to jak on ma ciebie pokochać? Więc mówił o sobie odrzut. Książka, zanim jeszcze powstała, już miała ten tytuł, Chłopiec pokrzyw. Jeszcze nie było ani pół słowa napisane. Zawsze chciałam napisać książkę Chłopiec pokrzyw. Niestety nie udało mi się tego tytułu tutaj przeforsować. No, są ludzie, którzy się zajmują, nie wiem, wydawnictwa, które się zajmują zawodowo wydaniem publikacji książek i tutaj też no, nie udało mi się przeforsować swojego tematu, swojego tytułu Chłopiec z pokrzyw i inne opowiadania prawdziwe o człowieku. Ale ten tytuł jest w moim sercu nadal i w mojej duszy. Chłopiec pokrzyw. I ta książka dla mnie tak się nazywa. Niech już będą tak, jak jest, prawda? Prawdziwe historie. Prawdziwe historie o sile człowieka, dlatego że one są, te opowiadania o sile człowieka. One tak naprawdę są. I tutaj dużo razy słowo siła człowieka się pojawia w treści. Bardzo wiele razy. Jak tą książkę kiedyś. Bo jest na przykład opowiadanie Pochlastana. Opowiada o 14-latce, która tnie się. Tak. I jest to bardzo popularne cały czas, takie radzenie sobie z problemami wśród nastolatków. Ja nie tylko tutaj temat samobójstwa poruszyłam, tylko i molestowania, i osób bezdomnych, i osób odrzuconych, oszukanych. No jakby to można nazwać róg obfitości, nieszczęść człowieka, ale to nie jest róg obfitości, nieszczęść człowieka, tylko jest pokazane, że z każdej najtrudniejszej nawet sytuacji można wyjść. Chłopiec pokrzyw, bo tu od tego zaczęliśmy, jest przykładem na to, że nawet osoba tak pokopana, zniszczona przez życie, wdeptana w pokrzywy przez dorosłego, jako dziecko, może się poddać. Gdyby on się poddał, to jako dorosła osoba, on to sam potem mówił, że byłby, nie wiem, degeneratem, jak się wyraził. Może by pił, może by ćpał, może by sam był przemocowcem. A jednak nie, bo w tym opowiadaniu zdarzyło się po prostu, cud się zdarzył taki, że ktoś go pokochał takim, jakim był. Z tą jego maską właśnie agresywnego takiego dziecka, którego nikt nie chce, odrzuca. Ktoś go pokochał. Zwykła kobieta, niewykształcona, dobry człowiek, anioł, jak ja to nazywam, tą osobę. Tak mam ją teraz w oczach, jak o niej mówię. I ona go uratowała. Uratowała, bo wierzył w siebie. Wybrał życie, wybrał jasność. Już nie chciał dalej się niszczyć. I myślę, że to opowiadanie jest chyba najważniejsze w całej tej książce. Będzie dalej w moim sercu jako tytuł. Może kiedyś, kto wie, może będzie też na okładce jako ten mój tytuł. Wszystkie opowiadania, tak Pochlastana, czy opowiadania o tym, jak kobiety są oszukiwane przez mężczyzn, albo jak dla pieniędzy dziewczyna szukała swojego partnera, znalazła takowego, na cmentarzu nawet, bo tam szukała. Ale to nie był jej wymarzony rycerz na koniu, tylko człowiek, który ją potem bardzo źle traktował. No, sama się tak wystawiła jakby na taką sytuację. Nic, co tam jest opisane, żadna sytuacja nie jest przypadkowa. Ja to wiem, bo pracuję jakby ostatnio na takim polu, jestem psychologiem, na takim polu, nie w nurtach terapii takiej, owakiej, czy jeszcze innej, tylko w nurcie, to nawet nie jest nurt, w takim jakby porozumieniu duchowym, szukając planu duchowego, pracy człowieka nad sobą, nad tym, do czego jego dusza jakby dąży, jakie ma przeszkody w życiu, co ma do zrobienia w tym życiu na przykład jeszcze i dlaczego takie sytuacje do niej przychodzą. One przychodzą po to, żeby nauczyła się wykorzystać to doświadczenie, nie obserwując je, czy oceniając, czy jest dobre, czy złe, tylko co ona ma zrobić z tą sytuacją. To jest właśnie klucz do tej książki. Dlaczego uważasz, że nie ma sytuacji bez wyjścia? A są sytuacje tylko trudne. Dlatego, że każdy ma tą moc w sobie. I znowu wrócę do tej siły. Tutaj nawet porównałam tą siłę do siły jaszczurki. I kiedyś ktoś mi powiedział, że w jakimś horoskopie jestem jaszczurką. I czym jest jaszczurka? To jest takie małe, zwinne zwierzątko. Jak się je nadepnie na ogon, to ona ucieknie bez ogona. Przeżyje. Będzie cierpiała oczywiście bez tego ogona. Ale taki ogon każdemu odrasta.
czyli po cierpieniu, po jakimś takim gwałtownym zdarzeniu, pozbawienia nas czegoś, rany, to tak jak jaszczurki i inne może zwierzęta, bo tak samo ośmiornice bodajże też tak się jakby mogą odnowić, to i człowiek tym bardziej się może na nowo urodzić, odnowić i ta część, która jest jego bólem, jest jego stratą i jest jego rozpaczą, może się przerodzić w światło, w zrozumienie i w szczęście. Może jest niezrozumiałe dla niektórych osób, ale tak jest. Tak jest. Ta książka jest troszkę takim przewodnikiem dla osób w Tak. trudnych sytuacjach. Ale dlaczego? Bo oni tam siebie znajdą. Właśnie. I powiedziałeś, że można usiąść wygodnie w fotelu, otworzyć na ślepo Na kiedy trafi. którekolwiek opowiadanie i przeczytać. Na pewno w tym opowiadaniu będzie coś dla każdego. Dla tej osoby, która tak otworzy. Ja czasem sama sobie ją otwieram. Ot tak właśnie na opowiadaniu, które potrzebuję. Chociaż sama je pisałam, to jednak one mi są też potrzebne w jakiejś chwili. I takie na chybił trafił otwieranie, to tej książki się nie czyta tak jak opowiadania. Na pewno nie. Ją się czyta do tego stopnia, na które człowiek jest przygotowany, jeżeli jest za silne i za zbyt mocne, jakby jak powiedziałeś tutaj, bo są inne opowiadania też mocne. Nawet jest opowiadanie, które się nazywa To będzie mocne, bo to jest mocne opowiadanie również. Więc to nie jest dla osób o twardych nerwach, prawda, o silnych nerwach. To jest opowiadania dla każdego. Są pisane prostym językiem. Ja tam się wcielam w te postacie, jak klną, to też klnę, bo jestem nimi, tak? Więc myślę, że każdy tam znajdzie chociaż część siebie, bo ta książka po to została napisana, żeby zastanowić się nad sobą. Czytelnik ma się zastanowić nad sobą. To nie jest przewodnik, ani jakieś w tej chwili takie modne są takie różne książki pisane, jak żyć szczęśliwie i takie, prawda, rady same. Tylko to jest książka do przemyśleń nad sobą, nad swoim planem, nad planem swojej duszy i do podziękowania, teraz powiem coś dziwnego, losowi, Bogu, za to, że coś takiego mnie spotkało. Może molestowanie, może wdeptywanie w pokrzywy, może cięcie się, prawda, ta pochlastana była cała pocięta dziewczynka, może jeszcze inna rzecz, podziękowaniu losowi i Bogu, że mi to zesłał, żebym się obudziła, żebym się obudził. Ja wiem, że wy, którzy to teraz słuchacie, będziecie to rozumieć. Przekonana jestem, że to, co się nam trafia, przytrafia w życiu, to nie są rzeczy, które mają nas zabić, i to są tylko rzeczy trudne, które można rozwiązać. Każdy może je rozwiązać. Czy on jest człowiekiem wykształconym, czy niewykształconym, każdy ma tą siłę i każdy może to rozwiązać. Nie mogę nie zapytać, dlaczego na końcu książki jest ostatnia strona notatki? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że być może ktoś, przeczytając jakieś opowiadanie, czy może kilka opowiadań, albo będzie sobie dawkował tą książkę, bo jej się tak nie czyta po prostu oddechy do dechy, chociaż były osoby, które czytały tą książkę oddechy do dechy, jednym tchem, bo one są różne i można to robić. Notatki są po to, żeby może nie tylko w głowie zostały jakieś reminiscencje tego, co przeczytałem, ale może sobie notować. Ale nie co tam wyczytałam w opowiadaniu, tylko coś o sobie. Może się zastanowi nad sobą. Co ja chcę w życiu robić? Po co ta sytuacja do mnie przyszła? Jaką ranę mam do wyleczenia? Jaki kamień mam do ominięcia? Jako rzeka, jako strumień płynący. Co ja jeszcze muszę zrobić i czy ja chcę to zrobić? Jeśli nie chcę, to będzie żyć jak żyje. Nikogo się nie ocenia, ja nikogo nie oceniam, ale można zmienić swoje życie, żeby było pełne, żeby było ja pełne światła, żeby było szczęśliwe. Wszyscy ci, którzy tutaj są bohaterami w tej książce, przeszli, można powiedzieć, niektórzy nawet piekło. Mogę to odpowiedzieć w ten sposób, a wszyscy jednak podnieśli głowę, wszyscy. Wszyscy żyją inaczej. Zupełnie inaczej niż przed zdarzeniem, które ich spotkało. I są ludźmi szczęśliwymi. Każde z opowiadań ma wręcz prozaiczne tytuły. Tak, one przychodziły bez myślenia. Zwykłe. Tak.
Opowiadanie Worek Ziemniaków. Tak. Chiński smok. A są tak głębokie. Nie wiem, mógłbym przeczytać jedno opowiadanie? Oczywiście. To właśnie Worek Ziemniaków. A wiesz co, często ludzie o tym opowiadaniu mi mówią. O Worku Tak, Ziemniaków? właśnie to. To czytaj. Ojciec pił, a właściwie to chlał. Matka już nie żyła, umarła ze zgryzoty. Nieraz jako dziecko byłem głodny. Ojciec często mnie bił, jak mu coś odwaliło po pijaku. Bałem się, bo nie wiedziałem, co może jeszcze wymyślić. Miał tak zrytą głowę od tego alkoholu. Musiałem mu przynosić pieniądze na wódę. Zbierałem złom, butelki, czasem komuś coś ukradłem w tramwaju. Normalka. Ale i tak mnie wypieprzył z domu. Miałem wtedy 15 lat. Na ulicę. Znalazł sobie jakąś francę, też pijaczkę, a ja im przeszkadzałem. Zostałem na ulicy. Do domu nie miałem po co wracać. Na tej ulicy żyłem potem 2 lata. Mieszkałem gdzie popadło, w opuszczonych budynkach, na ławce w parku. Jak było ciepło, a zimą, to po piwnicach i na klatkach schodowych. Miałem świerzb, śmierdziałem, piłem i ćpałem, jak miałem za co. Forsę zawsze się jakoś skołowało, na butelkach albo na złomie. Miałem kolegów, takich jak ja, raczej samych degeneratów, alkoholików, bezdomnych jak ja. Raz nawet jakieś towarzystwo gogusiów w pięknej furze dorwało mnie i spuścili mi tęgielanie. Tak dla zgrywy. Nudzili się. Potem leżałem kilka dni na swoim legowisku w opuszczonym domu na działkach i wylizywałem rany. Któregoś dnia, jak skończyłem 17 lat, poszedłem do sklepu po bułki. Była wtedy promocja na ziemniaki. Kilogram kosztował 80 groszy. Dokładnie to pamiętam. Miałem wtedy coś koło 20 złotych, więc kupiłem 24 kilogramy. Nie po to, by zjeść. Następnego dnia zawiozłem te ziemniaki na swoim wózku do złomu na rynek warzywny. Często tam zaglądałem, bo czasem sprzedawcy wrzucali nadpsute warzywa i owoce, a ja je zabierałem. No więc wystawiłem to moje 24 kilogramy ziemniaków, ale już po 2 złote za kilogram. Poszły wszystkie, bo były ładne, a ja je dodatkowo umyłem. Wróciłem z zarobioną kasą i kupiłem za nie kolejne ziemniaki. I tak do końca promocji. Wiedziałem, że można zarobić sprytem i uczciwie. Spodobało mi się to. Kupowałem na promocjach, sprzedawałem z zyskiem, a pieniądze znów inwestowałem. Potem wynająłem sobie pierwszy mały pokój po tylu latach wegetowania na ulicy. Miałem własne łóżko, wodę, ciepłą i zimną. Żyć, nie umierać. Potem udało mi się przyuczyć na budowie w zawodzie murarza. Teraz mam 22 lata. Założyłem swoją małą firmę budowlaną. Zatrudniam moich kolegów z ulicy, ale tylko tych, co nie piją. Jak zapiją, to wyjazd. Mam dziewczynę. Moje życie jest teraz normalne. Mam też swoje hobby. Jak mam wolne, wychodzę na ulicę. Chodzę po opuszczonych domach, parkach, szukam tam bezdomnych. Czasem wchodzę też w rury, kanały. Tam szczególnie zimą koczują bezdomni. Wołam wtedy: jest tu kto? Odkrzykują mi często niecenzuralne słowo: Powiedz, powiedz, pierdol pierdol się. się. Wtedy wchodzę, witając się miło, kurwa, grzeczniej. Wchodzę i proponuję, że może ze mną wyleźć i zacząć inne życie, że mu pomogę. I takie tam. Ale musi przestać chlać. Że wiem, jak to jest, bo też żyłem na ulicy. Jak ktoś nie chce, to go zostawiam. Jak chce, to mu wtedy pomagam. Nawet czasem daję swoje pieniądze, by mógł się ubrać, wynając jakiś kąt. A potem, jak widzę, że nie pije, to daję mu pracę u siebie. Kilka razy się naciąłem. Wzięli kasę i poszli w tango. No cóż, można się było tego spodziewać. Dowiedziałem się niedawno, że jest taki zawód. Streetworker, Streetworker, tak. czyli osoba pracująca na ulicy z bezdomnymi. Ja już raczej nie będę niczego zmieniał. Mam tę swoją firmę,
kasę, czuję się bezpiecznie. Z mojej ulicy nie zrezygnuję. Będę tym streetworkerem, bez mądrych szkół. Mnie nauczyło życie. Mnie Bozia dała szansę. Ten pierwszy worek ziemniaków. Mam dług do spłacenia. Bardzo pięknie przeczytałeś. To jest jedna z 56 historii. Historii, które spotkały się spotkały się z tobą. Tak. Ja z tym człowiekiem rozmawiałam długo. I zrobił na mnie takie wrażenie, że jak teraz o nim, jak czytałeś to opowiadanie, to miałam jego twarz przed sobą cały czas i uśmiechałam się do niego. Ale on by tego nie zrobił, gdyby sam nie dokonał wyboru. Bo dalej by tam mógł po prostu na tej ulicy wegetować. I tak jak tam napisałam, że mógł być rzeczywiście degeneratem, alkoholikiem, bezdomnym, bo tacy ludzie też są. A on jednak, ta trudna sytuacja, 2 lata na ulicy, 15-latek, wyrzucony aut, no, może człowieka zmienić. A on jednak wybrał. Jak on o tym mówił, ja nie miałam innego tytułu w głowie, tylko worek ziemniaków, jak postanowiłam o nim napisać. I to też jest taka jakby historia dla każdego, który myśli, że mu się świat zawalił, bo jakaś trudna sytuacja, czy finansowa, czy zawodowa go spotkała, zawsze jest wyjście. Dlaczego cię spotykają te historie? Dlaczego stoisz na drodze tych ludzi, na samym końcu? To nie jest do mnie pytanie. Ja mogę się domyślać, dlaczego. Bo tak domyślam się, że po to tu miałam przyjść w tym życiu, żeby takich ludzi na swojej drodze spotykać, bo tylko takich spotykam, innych nie. Cała moja praca zawodowa ponad 30 lat to tylko takie historie, innych nie było. Tylko takie trudne. Na początku to było ciężko, jakby ciężkie do udźwignięcia. Teraz muszę powiedzieć, że takie sytuacje dalej przychodzą do mnie ludzie na terapię, czy zwierzają mi się z bardzo ciężkich swoich takich sytuacji, głównie z dzieciństwa, ale nie tylko, to ja się uśmiecham. Ale nie uśmiecham się dlatego, że się z nich śmieję, prawda? Tylko się uśmiecham, że przyszli z tym, że powiedzieli i już są właściwie teraz, tylko krok ich dzieli od wyjścia z tej sytuacji i zobaczenia jej w innym wymiarze, że była potrzebna ta cała sytuacja do tego, żeby się mogli rozwijać. Dlatego się uśmiecham. Mnóstwo osób przychodzi do psychologa często z prozaicznie błahymi problemami. Do ciebie trafiają tylko takie grube kalibry. Czy wiesz co? Oni przychodzą, się uśmiechają, mówią, nie, nie, nic się nie dzieje. Właściwie to ja nie wiem, po co przyszłam. Ale dosłownie mija minuta spojrzenia głębokiego w oczy, a może ich dotknę i wtedy już jest inaczej. Najpierw jest płacz długi, potem jest przytulanie. Tulą się te osoby, a potem wszystko jakby z siebie wreszcie wyrzucają, a potem już pracujemy. Ale już nie mówię, że w myśl teorii, prawda, behawioralnej, tu by trzeba zrobić koło, prawda, tu w tym kole, jeśli jesteś, to trzeba zrobić coś. Tylko ja się wtedy pytam tych osób, jak myślisz, co twoja dusza teraz by chciała zrobić, w którym kierunku ma iść, gdzie jest przeszkoda, jak to widzisz. I co dziwnego, oni wszyscy to rozumieją. To jest fenomenalne. To jest proste bardzo. Nie do końca. Mam mnóstwo znajomych, którzy chodzą do psychologa, bo chcą po prostu sobie pogadać. Tak. Bo mają takie zwykłe problemy. Naprawdę zwykłe, które można rozwiązać dobrą herbatą ze znajomym. Tak, więc ale nie muszą chodzić i płacić, to prawda. Ale w często się nie chodzą. Nie rozmawia się o problemach tego klienta, jakby, czy człowieka, nie rozmawia się na tej jakby płaszczyźnie duchowej. Tam nie ma takich rozmów. I te osoby bardzo chętnie chodzą do psychologa. Ale te osoby z największymi problemami nie chcą pójść. No tak. I to jest ogromna odwaga, żeby pójść i porozmawiać. Tak. Tak, bo to od tego trzeba zacząć jakby. Samo się nic nie stanie.
jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, że nagle pyk i się wszystko odmieni. Rany, nieuleczone rany, będą zatruwać całe życie człowieka. Jak Ale pokonać ten wstyd? zaufać. Ale zaufać człowiekowi, znowu jakby duchowo zaufać. Może w oczy mu spojrzeć. Jak przyznać się przed kimś, że ojciec mnie bił, a matka była alkoholiczką? I jak powiedzieć to obcej osobie, nie czuć wstydu? Zaufać. Ale znowu zaufać, wiesz jak? Nie umysłem, intuicją. Jak ci intuicja podpowie, że tej osobie możesz zaufać, to możesz śmiało jej po prostu wszystko powiedzieć. Nawet takie rzeczy, bo mi mówią osoby takie rzeczy, co mówią na przykład o molestowaniach kobiety, że były molestowane jako dzieci, jako dziewczynki. Często mówią, nigdy nikomu o tym nie mówiłam, nigdy. A jednak mówią, bo trzeba to w końcu z siebie wyrzucić, tak? A to jest kwestia nic czego więcej jak zaufania na duchowego. Takiego zaufania. Nie z polecenia, że dobry psycholog, terapeuta, prawda, w nurcie terapii behawioralnej będzie z tobą pracował, albo może gestalt, albo jakiejś innej, bo teraz ci młodzi psycholodzy się po prostu licytują, kto ile tym skończył różnych Kursów, tak. kursów tej terapii, ale jeśli nie ma połączenia tego duchowego, zaufania duchowego, to nic z tego nie będzie. I takie osoby się pogrążą w depresjach. Może będą się rzeczywiście chlastać, tak, to moja pochlastana dziewczynka. Z nimi się rozmawia otwarcie, szczerze, ale też się rozmawia w sposób inny i one to naprawdę rozumieją. Bo dusza rozumie. Wiele z naszych widzów, to wiemy po telefonach, ma ogromne problemy z własną przyszłością, Tak, bo tam jest bo potopa. uważają, że mają klątwy, coś się nie wiedzie, mają ogromne traumy. Syn się powiesił, mąż pije, mi się nie chce żyć, mam depresję. Jak zmusić się pójść do psychologa? To jest też wybór, bo jak ktoś chce żyć w tej ciemności, to będzie żył i będzie cały czas się jakby oglądał tam wstecz, będzie widział te wszystkie katastrofalne sytuacje, które go spotkały i będzie nawet, mówi, to klątwa jest, nie? Ktoś na mnie klątwę rzucił. Albo, no ja jestem taki, bo mi matka mówiła, po co się urodziłeś, no to takie teraz mam życie, tak? Jeżeli to przyjmie za dobrą monetę i uzna, że taki jest, no to tak będzie żył. Nikt za niego decyzji nie podejmie. Jeśli powie, że już dosyć tego samookłamywania, samookłamywania duszy znowu na poziomie duszy, że ja tutaj nie jestem po to, żeby mi było pięknie i przyjemnie, no to mam lekcję do odrobienia. A lekcji nie odrobię bez trudnych sytuacji i trudnych zadań domowych. Jak zrobię to zadanie, zrozumiem o co chodzi. Nie będę oceniał tej sytuacji, że mi dziecko zmarło albo że byłam molestowana przez 10 lat. Nie będę tego oceniać, co mi się zdarzyło i nad sobą, prawda, się rozkliwiać, płakać, w depresję wpadać i się podżynać. Tylko wyciągnę wnioski, co ja z tym zrobię. Ja tak kiedyś myślałam o rodzicach, którzy stracili dzieci. Najgorsze, co może się zdarzyć człowiekowi, to taka właśnie tragedia, tak? Były osoby, na przykład Eleni. Straciła dziecko, córka została zamordowana. Ona spotkała się z mordercą jej córki i mu przebaczyła. Czyli odpowiedziała miłością na to, co on zrobił, tak? Ja nie mówię, że mamy tutaj wszyscy się kochać i przebaczać mordercom naszych dzieci i takie sytuacje, prawda, skrajne jakby się przydarzały, ale one też się przydarzają i po coś się przydarzają. One się przydarzają po coś. Każdemu. Nie życzę oczywiście, żeby każdy miał aż taki ciężki sort problemów. Kiedyś ktoś mnie pytał, czy trzeba przeżyć aż takie trudne traumy, żeby się rozwijać duchowo. Nie trzeba. Są osoby, które łatwo jakby przechodzą przez życie i ten rozwój duchowy przebiega łatwo, bez takich ciężkich kamieni jakby, które gdzieś tam są ciągle na naszej drodze. Ale większość zwykłych ludzi ma te trudne przeszkody, jakby trudne sytuacje w swoim życiu, żeby się z nich uczyć. One po to są właśnie. Dlatego napisałam w tym pierwszym, jakby na pierwszej stronie, napisałam coś takiego, słuchajcie. Dedykuję tą książkę wszystkim tym, którzy myślą, że są w sytuacji bez wyjścia. Takich nie ma, są tylko trudne. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Takich nie ma. To jest moje głębokie przekonanie.
Ja też nie miałam łatwo w życiu. Dużo miałam swoich kamieni. Były momenty, że się też poddawałam, jak każdy człowiek, bo my jesteśmy tylko ludźmi. Ale przyszedł moment, że już przestałam się chować, jakby to mózg nas oszukuje, oczywiście ego, że to widocznie tak musiało być, że będę mieć takie życie i postanowiłam jakby zmienić to życie. Oczywiście nie było na pstryk. Jak żyć dobrze? Dobrze? Jest jedna odpowiedź tylko. Jedna odpowiedź. I powiem ją teraz do kamery, do wszystkich. Pokochać siebie. Tylko jest jedna odpowiedź. Nie żyć dla innych. Nie słuchać tego, co mówią nam, jak my mamy żyć. Nawet jak to jest bliska osoba, ojciec, matka, mąż, żona, prawda? Czy partnerzy. Tylko żyć po swojemu, bo mamy plan swojej duszy tylko my. I jeżeli ludzie siebie nie kochają, ci niekochani, to są ludźmi nieszczęśliwymi. Jeśli w pewnym momencie zmienią zdanie i uznają, że są wartościowymi ludźmi i że nie, że są godni kochania przez innych, oni mają siebie pokochać. Jeśli pokocham siebie, to się świat się zmieni natychmiast. Natychmiast się zmieni. Ma taka osoba poczucie zaopiekowania, bezpieczeństwa i szczęścia, ale to płynie z nieba, to płynie ze wszechświata, to płynie ze źródła. I to jest odpowiedź. Ja inna nie powiem. Pokochać siebie. Wybaczyć sobie. Tutaj w książce jest też na końcu takie zdanie, że wybacz sobie, nie innym, którzy cię skrzywdzili. Sobie wybacz nienawiść, którą miałeś do nich kiedyś. Jak można się z tobą skontaktować? No, można się skontaktować telefonicznie. Ja się nazywam Maria Andrychiewicz przez CH. Telefon podaję 669-067-111. Albo mailem. Raczej bym to drugie wskazywała, bo ja ciągle na szkoleniach jeżdżę i mam telefon wyłączony. I mail jest taki mandrychiewicz przez CH, bez kropki, czyli mandrychiewicz małpa op.pl. Bądź tutaj przez tych miłego pana Macieja i studio VTV, bo też będą mieli do mnie kontakt. Jeśli będą osoby, które będą potrzebowały terapii, ale takiej nie behawioralnej ani żadnej innej, tylko duchowej, to ja również prowadzę konsultacje na Zoomie, więc tu nie ma znaczenia, jaka część świata nawet to jest, bo mam takie osoby, którymi też pracuję. Prowadzę po prostu terapię. I ty. Bo jesteś z wykształcenia, z zawodu psychologiem klinicznym. Tak. Gdzie można kupić książkę? Książkę można kupić u mnie, bo ja mam swoją pulę książek, którą dostałam z wydawnictwa i wtedy ze mną się po prostu kontaktujecie mailem bądź telefonicznie. Mhm. Wysyłam wam tą książeczkę kurierem, macie na drugi dzień z małą dedication, co im jest bardzo miłe, taką dedykację dla danej osoby wpisać, bo zawsze dla każdego piszę inaczej. Inaczej, co mi serce dyktuje, tak piszę. Bądź przez wydawnictwo KOS z Katowic, bo oni byli wydawcą tej książki, za co bardzo jestem im wdzięczna i dziękuję tą drogą również wydawcom. Bądź tutaj można się kontaktować z studiem VTV, jak ktoś już nigdzie nie znajdzie, prawda, kontaktu, to na pewno tutaj panowie również wam tutaj jakiś namiar na mnie podadzą. Bardzo dziękuję ci. Dziękuję również. Za dzisiejszą rozmowę. A ja przytoczę tutaj jedno zdanie. Moim gościem była osoba, która ceni sobie proste zasady w życiu, otwartość, współczucie i cierpliwość. Dobrej i spokojnej nocy. Dobranoc. Dziękujemy.